Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu paskudnych rozgrywek. Moi drodzy, po raz kolejny moja osoba i moje E50 bez M w próbie wbicia misji na zabicie dwóch TDK-ów tier wyżej. Niestety bardzo często rzuca mnie na topkę, łącznie z takimi bitwami, gdzie na przykład rzuca mnie na topkę jako jeden z dwóch czołgów 9 tieru. Taką bitwę widzieliście ostatnio, ale to nie była moja jedyna bitwa tego typu. Rzuciło mnie tutaj na cichy brzeg. Bitwa będzie bardzo, bardzo szybka, bardzo krótka, ale myślę, że też warta pokazania, ponieważ udało się tutaj naprawdę całkiem fajny wynik wykręcić. I cóż, znowu omen, jak to było, noob E50 Cup. Powodzenia. Tu oczywiście nawiązanie do mojego dość fajnego filmu, też w mojej ocenie, czyli wyzywania mnie od noobów i próśb o raportowanie, dlatego że nie kapowałem grając E50. Tutaj gracz o niku Lubię Placki się takim zachowaniem może pochwalić. Teraz tak właśnie napisałem. Ostatnio zauważyłem, że chyba jestem w jego ignorowanych, ponieważ odezwałem się do niego w innej sprawie i nie odpisuję, więc albo mnie skutecznie olewa, albo po prostu jestem przez niego zablokowany i nie ma z nim żadnego kontaktu, ale takie drobne nawiązanie. Mapa to oczywiście Cichy Brzeg. Losowanie, no cóż, mamy dwa czołgi ciężkie, cztery medy. Oni mają z kolei cztery medy plus dwa TDK-i, których u nas nie ma. No i tak naprawdę staram się gdzieś tam znaleźć przestrzał, jest pierwszy strzał dokładnie pocelowany. Oczywiście działo E50 jest celne, ale w takiej sytuacji zaryzykowałem ten dłuższy postój w jednym miejscu po to, żeby temu leopardowi na pewno pestkę w bok wcisnąć. Na razie spokojnie, są dwie artylerie dość mocno bijące. Tutaj próba strzału w STA, niestety trafiłem gdzieś tam w delikatnie wystający element kamienia. Widziałem, że ten leopard coś tam cuduje, więc trzeba było z nim podziałać. Na razie 1-1. MT25, czyli gracz, który się tam przywitał, Ki783 niszczy ST1, bardzo ładnie, zobaczcie, szósty tier radzi sobie w bitwie na ósemkach, próba strzału w CDC, udana. No i tak naprawdę mniej więcej w tym momencie ta bitwa się zaczyna dla mnie i zaraz się tak naprawdę też skończy, ale nie dlatego, że dostanę one shot od arty, po prostu zaraz zobaczycie, o co chodzi. Tutaj na razie przestrzału nie bardzo mam, ale widzę, że gdzieś tam ten leopard z kolei jest widoczny, także teraz próba strzału w leoparda. Pierwsza niestety gdzieś zeszło niefortunnie na boczny pancerz, dlatego nie przebiłem. Świecę się, ale próbuję cały czas manewrować w tym samym miejscu. Teraz już wchodzi, ładne losowanie, 446, wysoko pestkę wylosowało. Teraz szczerze mówiąc byłem przekonany, że ratuje w tym momencie życie temu naszemu MT i sądziłem, że gracz ten Ki783 to właśnie w tym momencie zginął. Okazało się, że po bitwie zobaczyłem, że to był zupełnie ktoś inny, bo nasz Ki cały czas żyje. Ładne zgęszenie w E50, on zaryzykował jeden wyjazd na mnie i przypłacił to wyjazdem do garażu, ponieważ to był bezsensowny wyjazd. Wyjechał, zdetrakowałem go, nie mógł się naprawić, nie mógł opuścić działa, był obijany i po prostu zginął. 3-2. Cały czas MTek gdzieś tam w tyle. Powiem wam szczerze, ten strzał, jak to weszło, nie mam bladego pojęcia. Ten, uwierzcie mi, naprawdę parsknąłem śmiechem, bo nie wiem po prostu, jakim cudem się przebiłem przez pancerz. Teraz próba strzału bardzo podobnego, ale już nie tak bezczelnie, w środek gąsienic, już nieudana. Mimo tej celności to odległość jest zbyt duża, zobaczcie, prawie 300 metrów, ale już jak pokazuje mi przednią płytę, to już można spokojnie sobie radzić. Teraz zwróćcie uwagę na minimapę, ponieważ T-37 atakuje nasze dwie artylerie i jedzie z odsieczą właśnie im MT-25, a zobacz, tam są teraz dwa T-37. Ja się w międzyczasie przebiłem przez pancerz T-30. Teraz kolejny strzał już nieudany. Powinienem był szybciej tego hajaka załadować, powinienem już mieć teraz hajaka gotowego, nawet przeładować, ale myślę, dobra, jeszcze spróbuję. Kolejny strzał, tym razem zeszło na bok. Dalej bez hajaka, szukam przestrzału MT. Próbuję tam ogarnąć T-37, jednego zabiła artyleria. Teraz znowu strzał, niestety to też nie mogło wejść, bo miałem praktycznie działo w jego dziale. No i teraz już w końcu mądrze załadowany ten hajak, najwyższa pora na niego i jest ogarnięty. Przy okazji 212 zabiła T-37. No i teraz zobaczcie, mam na liczniku 3132 punkty uszkodzeń. Widzę przed sobą, zwróćcie uwagę na tę sytuację, jest bardzo ważna sytuacja, nawet dlatego zatrzymam, M103, IS-8 oraz tutaj na plecach mamy E50.
Ja mam 1410 HP, czyli 14-10, Grunwald się kłania i patrzymy, co się dzieje. Z HEK bije CDC, nie przebił, znaczy przebił mnie tam za, znaczy nie przebił, no splashem za drobne 79, Tygrys, CDC bardzo mnie obijają, w końcu trzeba się naprawić. No i teraz popatrzcie na stan HP od tej mniej więcej sytuacji. 1600 WTK, 271 CDC i 243 na koncie Tygrysa. WTK wyjeżdża. I dostaję, teraz zobaczcie na to, co się teraz dzieje. Wyjeżdżam, ubijam Tygrysa, mając na plecach pomoc w postaci M103, E50 i ISA 8. CDC na ogrysku, WTK na kilka strzałów. Popełniam tutaj koszmarnie duży błąd, ponieważ wyjeżdżam na WTK, nie dobijam CDCK i to jest jedyny błąd w tej bitwie, ponieważ powinienem był staranować WTK tak jak to zrobiłem, ale wcześniej zabić CDC tym wyjazdem. No i niestety on przeładuje szybciej ode mnie, nie zdążyłem gdzieś tam się do niego ustawić lepiej i mnie ubił. Bitwa się kończy, zrobiłem, dla mnie się kończy 4915 punktów uszkodzeń, a nasi cały czas tam kampią. ISUS-my po drodze zginął, E50-ka kampi, M103 postanowiło objechać CDC-ka, przez co ja musiałem niestety zginąć i uciekł mi specjalista, przy okazji ta bitwa się już też kończy, nie ma co przedłużać. MT przeprasza za brak pomocy, ale to oczywiście nie jest jego wina, ponieważ on miał swoje zmartwienia. Tak jak mówię, koszmarnie duży błąd w moim wykonaniu, czyli powinienem był zjechać, ale sobie na autoim wziąć CDC. Nie wiem dlaczego tak się sfokusowałem na tym WTK-u, że nie patrzyłem na CDC, po prostu sądziłem, że go sobie tam spokojnie doklepię, a CDC będzie tylko wisienką na torcie. Tak się nie stało, dlatego dla Was taka nauczka i sugestia, jak wyjeżdżacie chociażby w ten sposób i chcecie obijać jakiś cel wartościowy, takim jakim był właśnie WTK, to najpierw pamiętajcie o tym, żeby skończyć lufę, dobić sobie, a potem dofragować już tego, który przeżyje i będzie osamotniony. Także to taka moja drobna sugestia. Przechodzimy do bardzo szybkiego podsumowania. Oczywiście mój błąd moim błędem, jak najbardziej biorę go na siebie, tylko zawsze szkoda mi w takich sytuacjach, że ci, którzy byli za mną, a przecież byli tam aż trzej gracze w czołgach wysokiego poziomu, 3-9 tiery, tak naprawdę do końca się utrzymaliśmy prawie, bo tam ten ISUS my zginął, ale trzej gracze najwyższych tierów w tej bitwie po prostu cały czas kampili, mimo że ja wziąłem na siebie ogień z trzech, a potem dwóch luf. Żaden nie wyjechał mi pomóc, bardzo szkoda, ale mimo wszystko odznaka mistrzowska, as pancerny, duży kaliber. Pokazuję tę bitwę, ponieważ zwróćcie uwagę, udało mi się zrobić 4915 punktów uszkodzeń i 1342 bazowego expa. Był to najlepszy wynik na mapie. U nas M103 2000, czyli sporo ponad dwa razy mniej. I IS-6, naprawdę ładna bitwa. U nich bardzo ładną bitwę zagrał IS-3, naprawdę 3537, mimo że przegrali. Zobacz, naprawdę mu to poszło bardzo, bardzo ładnie. No i rzecz dla mnie znamienna, czyli masterka zrobiona w 4 minuty 58 sekund. Udało nam się tę bitwę wygrać, mimo że jeszcze trwała kolejne 2 minuty prawie. Tyle zajęło im dokończenie dwóch artylerii i tego chyba ISA któregoś. Ich 9 tiery, zwróćmy uwagę, WTK tutaj, E50, tutaj artyleria i Leopard i T30. Plus jeszcze Lorka, u nas 9 tiery 2 na topce, MT naprawdę bardzo ładna bitwa, trzeba gracza Ki783 pochwalić, 1700 punktów uszkodzeń i 1053 bazowego expa. Podsumowanie, jak widzicie, dość krótkie, 9 przyjętych strzałów, 3 odbite, wykampione niecały 1000 punktów uszkodzeń, 829 po asyście, 6 uszkodzonych, 5 zniszczonych, szkoda, zabrakło jednego szybszego strzału do CDC, żeby mieć przy okazji specjalistę, 76 tysięcy zarobku, 33 tysiące na czysto i exp to 2013 razy 2 wyszło 4026 za pierwsze zwycięstwo danego dnia. Także moi drodzy, to tyle, jeśli chodzi o taką bardzo szybką bitewkę na E50. Jeśli ktoś był ciekaw, jak ten czołg się sprawuje, to jest to kolejny przykład, że naprawdę można bardzo fajne bitwy tym medem zagrać. Także to tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jak się podobało, to zostaw łapkę w górę i komentarz. Do następnego. Cześć.